co celebrujemy. No, przypadek tych 20 lat, bo tak mam wrażenie, że tak jechaliśmy i tak nagle, ojej, to już 20 lat. Ja zaczynam się martwić, czy te nasze spektakle są w istocie oglądane w ten sposób, w jaki mi chciałbym, żeby były postrzegane. To znaczy, one są postrzegane już poprzez markę. Teatr Dada von Bülow. Znaczy, część ludzi przychodzi na te przedstawienia i mam wrażenie, że trochę biją brawo, nim zobaczyli spektakl. Mi się to nie podoba. W tamtym okresie, kiedy Dada się tworzyło, nikt z nas nie miał zbyt wiele doświadczenia, jeżeli chodzi o bycie na scenie. Pamiętam nasze pierwsze próby, a on w czarnych trykotach, ja w czarnych trykotach i tak, od czego by tu zacząć? Więc Leszek zaczynał jakiś swoich strasznych ruchów pantomimicznych, ja od swoich baletowych i tak właściwie nie wiadomo było, jak to skleić, że tak naprawdę nie mieliśmy narzędzi w ogóle. Był to taki trochę teatr autorski, gdzie Leszek nas szlifował w pewien sposób. Ucząc się sami, uczyliśmy też młodych ludzi, którzy byli z nami. Początek Dada to była euforia wolności. Pierwsze lat 90. to była taka erupcja myślenia, że właściwie wszystko zależy od nas. To znaczy, że wszystko jest w naszych rękach, że to, czego, że jeżeli czegoś nie było wcześniej, no to my teraz to właściwie możemy zrobić. Wtedy wszystko wyrastało. Pamiętam poziom tego artystyczny. To wszystko było takie, wiecie, słabe. No. To było takie, że właściwie nie dostarczało, ja nie mówię słabe w sensie technicznym, ale to nie dostarczało przeżyć i to był kłopot tego wszystkiego. A tu nagle taka załoga jak ten Dada, czyli ja właściwie cały czas pamiętam Kaśkę, Leszka i oni nagle pokazują coś takiego, gdzie ciary przechodzą, a potem mówią mi takie rzeczy, że właściwie to oni by chcieli o tym mówić. I pomyślałem sobie, oni chcą mówić o tym, co ja bym chciał powiedzieć też i na czym mi zależy. Przez pierwsze przynajmniej 3 lata uczyliśmy się nawet konkretnych scen pantomimicznych, jak picie wody, jak nie wiem, dotykanie stołu, jak również jakieś partnerowania pantomimiczne. I gdzieś w to zaczął powolutku wplatać się taniec, w sumie dzięki Kasi Chmielewskiej, która po szkole baletowej robiła z nami również rozgrzewki baletowe, klasyczne. To jest bardzo, bardzo ciekawe dla mnie, że Leszek właściwie od lat jakby tak warsztatowo, jego lekcja się nie zmienia, jego lekcja się bardzo, jest cały czas bardzo podobna. I oczywiście tam dużo, dużo rozmawiamy, że to nuda, czasami się śmiejemy, on się bardzo tym poważnie przyjmuje, ale tak naprawdę ja myślę, że ta lekcja się absolutnie nie musi zmieniać, nie? Ponieważ on wyrobił pewien język, który daje możliwość naprawdę bardzo, bardzo szerokiego rozwoju.
ktoś zawsze był lokomotywą, zazwyczaj był to Leszek, często prowadziła klasy Kasia. Przygotowanie do spektaklu absolutnie tak jak do dzisiaj jest to już nawet nikt nie próbuje zmienić tej formuły. Leszek tworzy jakąś bazę intelektualną, po czym dyskutujemy, improwizujemy, próbujemy się to scalać razem, ale tu wszyscy wiemy, że to on jest głównie tego napędem. Myślę, że to są dwie osoby, które się uzupełniają siłą rzeczy. Kiedyś byli parą, dzisiaj nie są. Każdy z nich ma już swoje osobne historie, ale to jest niesamowite, że oni są cały czas razem w pracy twórczej. To jest wyjątkowa umiejętność dialogu. Zgaszcie tę lampę, błagam. Wyłączcie tę lampę, bo ja zwariuję. Przepraszam, ale... Leszek nie jest łatwy. No taki nieuchwytny ciągle, no. Ciągle by uciekał, ciągle by gdzieś wyjeżdżał. Ale to jest też jakiś urok tego. No, można to traktować różnie, no. Jest to czasami upierdliwe i wszyscy się z tym męczą. A z drugiej strony, gdyby tutaj był, to może by nikt z nim nie wytrzymał, więc to jest jakby jakaś taka... By był po prostu tak intensywny i tak by już nie dawał wszystkim spokoju, więc może to dobrze. Dzisiaj będziemy mieć taką sobie jeszcze muzykę z tyłu. Słuchajcie, wykonawcy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Cisza! Mówię, bo będzie później mnóstwo pytań. Ludzie, próbujmy się, ponieważ za chwilę będzie straszna nerwica, no. Musimy to zrobić teraz, bo trzymamy ludzi od świata, za chwilę będziemy po prostu godzinę więcej. Mamy taką sytuację, spróbujmy się zebrać, zrobimy to szybko, plus jutro mamy kolejny przebieg. Jak teraz nie marnujmy po prostu czasu. Aha, czyli nie, że nie miałem tylko takiego... Czyli to jest tak, no, tutaj jest potrzeba, żeby paru stanęło przy szmacie. Po prostu coś takiego. No, tutaj przy szmacie, wziąć, rozwalić się tam, trzy osoby, tutaj przy szmacie. Dobra, tutaj trwa. Dobra, strasznie zgrobowo. Trwa. Jest teraz powoli, jak już się skończyło, no to po prostu wszyscy schodzimy w tamtą dziurę. Może nie, że bez bólu istnienia, Leszek nie jest w stanie egzystować, szczególnie artystycznie. A u niego też jakby granica bycia bytu artystycznego i nie wiem, takiego bytu realnego często się zaciera, mam wrażenie. Te oba światy cały czas się ze sobą mieszają. Dla mnie Leszek jest często takim mózgiem operacji. To z jego tej krzeczastej głowy wychodzą niezliczone pomysły, idee, buduje się scenariusz. Szuka się jakiejś właśnie podpory intelektualnej w literaturze. A Kasia jest jakimś takim żywiołem, powietrzem, które po prostu wpływa w danym momencie i dopełnia atmosfery po prostu. Zaczyna wtedy bić serce. Dobra. Zwierzęta, motocykliści, rozmaite postaci, Kasia na środek sceny. Uwaga, to jakby próbujmy zrobić to tak, jakby to był spektakl, bo inaczej po prostu tego nie ogarniemy. Więc jakby bądźmy tam w gotowości, w kulisach, na odpowiednie rzeczy. U nas jakby ta fascynacja wypływa z tego, że on ma cały ten świat właśnie taki cudowny, nabudowany, że on jak jest jakiś pomysł na spektakl, to po prostu się śmiejemy, że przyjdzie, wysypie z rękawu 500 pomysłów i nie będziemy wiedzieli, co wybrać. Nie? Że on ma strasznie łatwość zbudowania szybko całego świata, wymyślenia go po prostu od A do Z i czego tylko wypełnić. Nie? I to jest taki duży, duży atut na pewno Leszka. Że on widzi te światy, on ma przygotowane wszystko. Wręcz trzeba go trzymać, żeby nie za szybko wymyślił początek i koniec spektaklu, bo my nie będziemy mieli co robić. Taką bardzo ciekawą, ma takie dość trzeźwe spojrzenie na to, jak sztuka
jaką ma funkcję sztuka w społeczeństwie. On świadomie robi te rzeczy. To nie jest tak, że on, dobra, zróbmy jakiś spektakl, żeby było fajnie, żeby ludziom się podobało. Nie, nie, nie. On ma naprawdę przemyślane to, co on chce temu społeczeństwu, szczególnie polskiemu, jakby przekazywać. I to jest taka funkcja tej jego sztuki trochę mentorska, taka trochę nie moralizatorska, ale taka otwierająca oczy. I Leszek ma to do siebie, co jest fascynujące, że on ma zaufanie. Jeżeli kogoś zaprasza do współpracy, to ma do tego kogoś zaufanie na tyle, że nie każe mu nic robić, tylko raczej stara się coś wspólnie wyjaśnić sobie, czy się zgadzamy. Oczywiście czasami mówi, nie, tutaj robimy to, no i okej, to robimy, bo jakby to jest jego spektakl, to jest jego myśl, którą on chce przekazać. Tylko kwestia jest, kiedy my się o tym dowiemy, w sobie to wyczujemy. Ale prędzej czy później jakby dochodzi do tego momentu, kiedy nie jestem tam tylko i wyłącznie pionkiem na szachownicy, tylko żywą istotą, która na żywo tworzy coś. Mam wrażenie, że Leszek zachęca do takiej swobody. To się dzieje bardzo szybko. Mam wrażenie, że tu się pracuje dosyć szybko, krótko i intensywnie i swobodnie. Przekonany, że Leszek dotknął pantomimy, dotknął klasycznego baletu, przerobił całą masę nurtów współczesnego teatru tańca, teatru, choreografii takiej. Dotknął bardzo wielu rzeczy, ale nie uprawia pantomimy w teatrze ledowym stylu. Po prostu robił to i ćwiczył to, poznał to, wykorzystał coś z tego języka być może, znalazł coś, co go interesuje w tym języku, ale nie robi przełożenia jeden do jednego i to jest super cenne. I dlatego mi się dobrze z nim pracuje, że wie, co chce powiedzieć, tak? Jest konsekwentny. Ogarnia też całą bandę tych tancerzy i jest szapoba. Jest takie określenie, zawsze mówimy, Leszku, nie martw się. Nie martw się, że Leszek się martwi, że zawsze próbują wszyscy dać do zrozumienia, że się bardziej martwią niż on, żeby go troszeczkę odciążyć. No ale on ma prawo się martwić, więc się martwi. Słuchajcie, jeżeli jest taka ewentualność, jakby, ja bym teraz, czyli chodzi o to, żeby jakąś sobie linię ustawić. Widzimy, gdzie jesteśmy w tym momencie, jakby troszeczkę w lesie tak naprawdę, ale się nie denerwujemy, bo las jest, a tam jakaś łączka może się pojawi za jakiś czas. Ale to jest tak, jeżeli można byłoby się tak namówić, jeżeli chodzi o naszą ekipę, jakby tutaj biorącą udział w środku, ruszającą się, jutro, gdyby przyszli o 10:00, co? Po to, żeby sobie, no nie wiem, no najpóźniej 11:00, ponieważ my mamy całą masę rzeczy jakby przestrzennych niezrobionych i nie zrobimy tego inaczej, jak tylko w ten sposób, że już mamy, tu będzie resztka świateł robiona i plany świateł, ale po prostu nie zrobimy tego inaczej, jeżeli się po prostu tam nie będziemy mieć pewności, dobra? A teraz jest luz, teraz do domu, może do 10:30. Interesujący jest ten moment, kiedy się zaciera ślady, to znaczy, że po prostu zapraszasz ludzi na jakąś wycieczkę i tak zacierasz im ślady i teraz niech oni po prostu jak tropiciele idą po tym.
jak ktoś po prostu cudownie rozpozna, że ta gałązka ułamana znaczy, że idziesz teraz w prawo, a ten kamyczek to znaczy, że idziesz w lewo, a ta sosenka to właśnie za nią będzie to coś, a tam na końcu jest, wtedy okazuje się, że po prostu jesteśmy na, znalazłeś po prostu przyjaciela. Znalazłeś przyjaciela i znalazłeś człowieka, który jest twojego klanu, no nie wiem, jest twojego świata. Zobaczyłem Kaśkę, jak się rusza. I wtedy... wtedy zaniemogłem. To znaczy, ona rzeczywiście wytworzyła jakiś kryzys we mnie, taki cudowny kryzys, kiedy jeszcze kogoś takiego na żywo nie widziałem, kto tak wyraża, po części pewno improwizuje, że ktoś, kto tak mówi, opowiada. I to zrobiło rzeczywiście na mnie duże wrażenie. Pamiętam, jakie buty Kaśka miała na sobie wtedy. I potem zaraz musieliśmy się z Leszkiem spotkać w jakiejś restauracji albo u mnie w domu. Leszek zaczął do mnie mówić o tym, co on chce, jak on to widzi, co by chciał powiedzieć, co go dręczy. I jak zobaczyłem, co go dręczy, to pomyślałem sobie, że mam brata. Takiego śmiesznego brata z teatru, który tańczy. Leszek cały czas szuka jakby teorii, koncepcji i cały czas o tym mówi i szuka nazwania. Natomiast Kaśka wychodzi i nazywa to w sposób krótki, ruchem, określa to, rysuje to po prostu momentalnie. Myślę, że za każdym razem inaczej buduje ruch. To znaczy nie, buduje. No to jest, wszystko to zależy, czy to jest improwizacja, czy choreografia, czy kompozycja. To nie ma jednej metody. Metoda, znaczy jest dużo metod. Czyli czasami jest to idea, czasami jest to plan, czasami jest to improwizacja. Zupełnie wchodzę na czysto na salę i tylko biorę z tego, co wychodzi, a czasami jest konkretny temat, koncepcja i szukanie, grzebanie. Kiedy zaczęłam pracować w Teatrze Dada, zaczęłam pracować nad obecnością, obecnością na scenie, co wydaje mi się, w moim odczuciu, jest tutaj jednym z ważniejszych czynników. Pewna silna obecność, taka personalna na scenie, gdzie nie tylko ruch danej osoby, ale sama jednostka jest bardzo istotna. Mimo, że nawet możemy tańczyć synchro, możemy tańczyć 6-7 osób, to jednak ten ruch w jakiś sposób jest indywidualnie jakoś zarysowany i jest, wynika bardziej z nas niż z tego, że my odtańczymy coś tutaj dla Państwa. To nie chodzi o zakładanie żadnej maski, to nie jest przeklejanie sobie wąsów i udawanie czegokolwiek. Takie słowa, które mi się cisną, to właśnie obecność, świadomość i prawda. Co nie oznacza od razu wypruwania flaków, czy po prostu obnażania się zupełnego. Co bardziej bycie uczciwym wobec widza, nie oszukiwanie go. Bo to jest taka różnica bardzo mała i może nawet niedostrzegalna dla niektórych osób, ale to na przykład dla mnie jest. Obserwując kogoś, kto wykonuje jakąś ekwilibrystykę taneczną, a pomiędzy kimś, kto po prostu jest w ruchu i tańczy. I myślę, że o tym, że ten styl Dada właśnie to jest to, że się jest w tym, że się tego nie wykonuje, tylko że się jest w tym, co się kreuje. Raz, dwa, trzy, cztery!
utworzy się promień galaktyczny i nastaną krzywni ciemności i nagłe przebłyski światła oślepią nas i ziemia zmieni bieguny i fale oceanów ruszą na lądy i obudzą się wulkany i ziemia osuwać się będzie pod naszymi stopami i krzyk ptaków ogłuszy nas i bestia wyjdzie z otchłani i planeta Nibiru zajaśnieje jako drugie słońce i sąd nad bogami i sąd nad ludźmi i koniec znajdzie się po tym. No na pewno jest to język, porównując do innych teatrów tańca, powiedzmy, czy tego typu teatrów, bardzo emocjonalny. On jest taki dość przez flaki, o mocnym, dynamicznym gdzieś tam tańcu, z dużymi elementami takiej pracy mocnej bazy teatralnej, a to chyba też przez jakby nasze wszystkich doświadczenia. On ma taką bazę bardzo mocną teatralną. Sporo i coraz więcej, myślę, że to już cały czas się pojawia jakby muzyki na żywo, bo to nie zawsze było w Dada, ale już większość tych spektakli jakby od chyba komedii w dawnym stylu, gdzie pierwszy raz Dada spotkało, nie wiem czy to były mordy, chyba Chlupot mózgu wtedy, więc Grzegorz Welizarowicz, Tomek Bergman. To już się tak zaczęło, że generalnie jest to, jest to jakiś element, muzyka na żywo. Leszek mi się kojarzy z takim tancerz, który byłby z drewna zrobiony w ogóle. Jakby był rzeźbą tańczącą, taką drewnianą, zrobioną przez Klamana na przykład. To jest taki, jakby rzeźbę z socrealizmu uruchomić i kazać jej tańczyć. To jest ktoś taki, ma taki monumentalny wyraz, nie? A Kaśka jest bączkiem wirującym po prostu. Ale też o smaku wanilii, też ulotnym, nie takim, który by się dał zamknąć w jednym przedmiocie. Jest to ciało, jest to krew, jest to krew z mlekiem. Dalej w las, w latach mojej pracy, tym mniej mówię o jakiejś odkrywczości tego, co my robimy, a coraz częściej odwołuję się do Henryka Tomaszewskiego. Czytając te rozmowy z Henrykiem Tomaszewskim, bawiłem się tym, że bawiło mnie to. To mnie naprawdę ubawiło. Że im był starszy, tym bardziej przyznawał się do inspiracji i do tego skąd, z czego i dlaczego to robi, a mniej udowadniał to, że jest wyjątkowym twórcą pantomimy. Teatr Dada to jest grupa ludzi, to jest, że to hasło przynależy wszystkim, którzy w tym uczestniczą, w tych przedstawieniach teatru, że wszyscy ten teatr kreują. Właściwie nigdy nie było tak, żeby ktoś był ustawiany na scenie, to znaczy tak, że on wykonuje zadanie, bo takie dostał zadanie i ma je wykonać. To za każdym razem jest wspólna kreacja. Mam poczucie, że wszyscy, którzy wchodzą na scenę w przedstawieniach teatru, są w pełni za te przedstawienia odpowiedzialni, że to jest ich świat. Na
najpiękniejszą rzeczą, która jakby się zdarzyła, to było to, że nie było w tym teatrze nigdy takiego gwałtu. Jakby Leszek nigdy nie próbował na nas czegoś wymóc, jakąś swoją po prostu wielką siłą perswazji. Raczej on po prostu szukał w nas, próbował wydobywać z nas to, co mamy cennego. Największy sukces Leszka Bzdyla, moim zdaniem, taki bardzo wymierny sukces, że stworzył grupę osób, która do dzisiaj przebywa w różnych miejscach na świecie, która absolutnie na zasadzie jednego skrzyknięcia się i zrobienia klik od razu potrafi ze sobą pracować. To pracować bardzo szybko, z szybkimi efektami. To jest metoda Dada, to skupienie jakby takie na zasadzie jakiejś takiej wielkiej rodziny i sieci ludzi, którzy nie dość, że potrafią ze sobą pracować, to jeszcze bardzo się lubią. Dada von Bzdurow to jest właśnie teatr relacyjny. To nie jest teatr, który będzie wygrywał Szekspira po prostu ale który nie powinien moim zdaniem być na deskach każdego teatru. Nie powinien być. Że to jest jakieś takie sakrum, które być może w normalnych, klasycznych teatrach się niszczy i psuje. To jest oczywiście moje zdanie. Kasia, woda jako żywioł, a jako zwierzę jakiś rodzaj takiego leśnego, zgrabnego jakiejś łani, czy tam sarny, ale takiej postawnej, silnej sarny i woda. To jest moje skojarzenie z Kasią. Leszek jak najbardziej to jest ziemia, ale też ogień. Wszystko, co się wiąże z taką energią skondensowaną. A jako zwierzę to byłby taki kozioł, ale to nie jest taki kozioł groźny, tylko taki koziołek. Trochę. Tak mi się wydaje. Chochlik koziołek taki. To jest lepsze. Kasia byłaby dla mnie skrzyżowaniem łabędzia z wiewiórką. Leszek byłby Chopin praczem. Thank you.
Leszek mi się kojarzy z lodowcem, z czymś, co jest stałe, ale też jest podmywane i się kruszy, i się zamienia w coś innego. Jeszcze tylko kilka dni. Jeszcze tylko kilka dni. A wszystko wydarzy się jednocześnie. U Leszka jest ta siła ogień, który on cały czas wyważa i próbuje to stonować. A Kasia jest płynna, jest taką właśnie wodą, ale która jakby przybiera różne postaci. Jest dosyć zmienna sama w sobie, znaczy ma dużo tych takich, te fale ją tak jakoś zaginają. W związku z tym jakby są rozwibrowani. To, co ich łączy moim zdaniem, to jest ta wibracja, ale ona jest zupełnie różna, dlatego wydaje mi się, że w tej pracy się uzupełniają, ponieważ jedno tonuje drugie, albo jedno pobudza drugie, ale są absolutnie skrajni, jeśli chodzi o właśnie tę żywiołowość. No bzdyl, myślę, że można go by go porównać do... słonia? Nie, przychodzi, nie wiem, przysięgam, przepraszam. W ogóle nie mam pojęcia, do jeża. Czego można bzdyla porównać? Bo on tak wygląda... do byka! O, bzdyla do byka można porównać. No jest taki, po prostu wie, czego chce konkretny. Mam takie brwi zwierzwione. A Kasię Chmielewską to takie łasiczki bym porównała, bo jest taka zwinna i taka, ale taka elastyczna, też taka, taka przedsiębiorcza. I nastał poranek. I spojrzeliśmy w niebo.